Marek! Tak, prezesie? Beton! Tak, panie pierwszy sekretarzu? Joe! Tak, panie prezesie? Angel! Hiszpania. Moi najbliżsi doradcy, widzieliście raport, widzieliście doniesienia, czytaliście media, byliście na zarządzie. Co jeszcze możemy zrobić? Może gdzieś zadzwonić? Zadzwońmy do Piechniczka. Zadzwońmy do Bońka. Hiszpaniak. Zadzwońmy do Lewego. Patrz, to mądrze, Marek, gadasz. Hiszpaniak. Na dole jest. Kazałem mu w tym czasie choinkę ubrać. Aha. Ehe. Jeszcze ciesio tu kuleczkę przypnie. No. I ładnie jest. Defensywnie. Mamy połączenie? Na ekranie już powinno być. Lewy? Senior Kolesia. Lewy, ty wiesz, w jakiej sprawie ja dzwonię. Senior Cesio. Wciąż się waham. No więc pytanie do ciebie. Nasz ty kartoflany El Fenomeno. Czy... Senior Cesio out. O cholerka, szybko ci poszło. Senior Cesio, dobry trener. Ale? Ale senior Cesio, tu kłamcu sek. Selekcjoner kłamie? Nowe, nie znałem. Hiszpania. Ty też. Lewy, wyjaśnij. Lewy wiedział, jak senior Cesio zmienia taktyka Joe. Co? O cholerka, wiedziałem. Dlatego przegraliśmy z Argentyną. Lewy, dziękuję ci za twoją szczerość. Nie mas a co preses. No i git. Kto mówi, że ja z zagranicznymi nie potrafię rozmawiać? Zazdrośnicy. Ja im jeszcze pokażę. Hiszpania. Dokładnie, Angel. Wołamy Kwiatka. Tak jest, prezesie. Panie prezesie. Kwiatek, ty widziałeś wszystko. Widziałem. Ty byłeś tam. Byłem. Co o tym sądzisz? Gruby miesza w zeznaniach. To znaczy? Sami piłkarze mają go dosyć. Tak źle? Podobno chodził po nocy po korytarzu i krzyczał. Co krzyczał? Mateusz, gdzie jest moje 50 milionów? Tak było, nie ściemniam. No dobra, chyba już mam pełny obraz. Czas podjąć decyzję. Zwołajcie Czesia. Tak jest, prezesie. Prezes Czesia wzywał. Czesio! Mój ty wizerunkowy geniuszu. Czysty Czesio. No właśnie okazuje się, że lekko się ujebałeś przy rękawkach. Czesio nie rozumie. To koniec. Koniec Czesia? Koniec Czesia. Przy świadkach wręczam ci oto skarpetkę. Czesio dostał od pana skarpetkę? Tak. Czesio wolny? Tak. Od dziś Czesio jest wolnym trenerem. Uiii! Czesio wolny! Czesio wolny! Takiej reakcji się nie spodziewałem. Hiszpania. Angel zwolni. Mamy pełno zgłoszeń. O, pierwsze z brzegu. Ktoś pewnie z zagranicy. Pewnie sam top. Gmoch. Aha. Niezmordowany. No dobra tam, kolejnego wybierzemy później. A co z kozłem? Beton? Tak, wiem. Zaraz go zaprowadzę do piwnicy. To w piwnicy trzymamy kozła? Od 1986. Za każdym razem, jak któryś selekcjoner wraca na tarczy z mistrzostw, to bierzemy świeżaka jak ty i każemy mu wybierać. O, taka zabawa. Taka tajemnica mundialu? Co takie nietęgi miny? A jednak trochę smutek. Trochę uśmiechu. Święta idą. Może zaśpiewajmy naszą kolędę? Marek, świetny pomysł. Ja zacznę. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie, wesoła nowina. Czystego Czesia, czystego Czesia, z nami już tu nie ma. Sukces osiągnął, bo z grupy wyszedł, premię podzielił, się upierdzielił, odpierał ataki, hieny i jadczaki. Przyszła zima, Czesia nie ma. Hiszpania.